Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj poniedziałek, 26 czerwca. Posłuchajcie fragmentu z Księgi Rodzaju. Bóg rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będzie ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu i zabrał Abram ze sobą swoją żonę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali oraz służbę, którą nabyli w Haranie i wyruszyli, aby się udać do Kanaanu. Gdy zaś przybyli do Kanaanu, Abram przeszedł przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do dębu More. A w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. Pan, ukazawszy się Abramowi, rzekł: twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię. Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. Stamtąd zaś przeniósł się na wzgórze na wschód od Betel i rozbił swój namiot pomiędzy Betel od zachodu i Aj od wschodu. Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał imienia Pana. Zwinąwszy namioty, Abram wędrował z miejsca na miejsce w stronę Negebu. To zaproszenie, które otrzymuje Abram, jest zaproszeniem niezwykłym, ponieważ jest zaproszeniem w nieznane. Pan Bóg mówi do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, wyjdź z domu twojego ojca, do kraju, który ci pokażę. Każdy z nas ma w swoim życiu takie sytuacje, które są nieznane. Ale na tym polega zaufanie, na tym polega wiara, że Bóg chce cię zaprosić w nieznane. Jeśli będziesz mu ufał, jeśli będziesz szedł z Nim, to nie będziesz się lękał tego, co nieznane. Spróbuj dzisiaj przyjmować z zaufaniem to, co jest nieznane, to, co jest zakryte. Spróbuj to przyjąć z pełnym zaufaniem w Pana Boga, który wie, dokąd chce cię doprowadzić. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.